Witam Państwa w Wielki Piątek 2020 roku. Zwracam się z braterskim przesłaniem. No, taki zbiór refleksji na temat tego, co się ostatnio dzieje na świecie. Długo nie potrwało i Stwórcę zirytowało to, co głupcy na tym świecie wyprawiają, choć za bogów jego się uważają. Bo zgromadzili ogromne zasoby kasy, lecz zapominają o zachowaniu klasy. Marzy im się nowy porządek tego świata. Z szatana chcą zrobić nowego Boga, kata. Lecz próżne ich nadzieje, bo Stwórca nie pozwoli, by zło się panoszyło na jego ziemi do woli. Jeśli nie zmienią swojego postępowania, to nie będzie końca boskiego działania. Przeminie wirus, podobno w koronie, przyjdzie nowa plaga, w której świat utonie. Jak plagi egipskie potęgi boskiej obrazem były, tak i obecne wydarzenia wyrazem Pana są siły. Blednie potęga ludzka w obliczu mocy Boga. Na wieść o wirusie ogarnia cię panika i trwoga. Czy nie widzisz tej prostej analogii? Czy trzeba interpretacji znawców teologii, żebyś człowieku sens zdarzeń zrozumiał, że palec Boży ci grozi, byś zachował umiar? Bo król życia i śmierci traci już cierpliwość, gdy patrzy na zboczenia i ludzką popędliwość. Zachłanność i bezwzględność w pogoni za szmalem przestrzega cię człowieku, byś zalał się żalem. Byś wrócił na drogę wiary i miłości, byś odrzucił diabelskie pokusy i wyzbył się złości. Zasad boskich przestrzegać się zobowiązałeś, gdy tę ziemię od Pana do życia dostałeś. Jak szanujesz to dobro dane w używanie, jak dziękujesz darczyńcy za jego zaufanie. Czy nie starcza problemów życia codziennego? Chcesz atomem uderzać w swojego bliźniego? Coraz nowsze wymyślasz środki zagłady. Na twą głupotę i pychę nie ma widać rady. Mało ci władzy w globalnym biznesie? Na stołek prezydencki licho cię niesie? Chcesz boskie prawa zmieniać natury, by chłop do chłopa dobierał się dziury? By baba z babą parę tworzyła? By zoofilia nikogo nie brzydziła? Co powiesz dziecku, kiedy zapyta, czy tatą, czy też mamą jego jest transwestyta? Wyhamuj zapęd i pomyśl, chłopie, byś nie obraził Boga w tym galopie. Dopóki nie zmienisz postępowania swojego, będziesz ciągle doświadczać karcenia Bożego. Jaką to da ci satysfakcję, gdy zniszczysz ludzką populację? Kiedy zostaniesz na ziemi sam, czy nie przeraża cię ten stan? Całe bogactwo tego świata to dziecko, co po twoim domu lata. To ziemia piękna, urodzajna, miłość szczęśliwa, szczera, fajna i cała tego świata różnorodność, więc pokaż klasę i ludzką godność. Kto dał ci prawo, byś tak jak Bóg o czyimś życiu decydować mógł? Bądź miliarderem, kim tylko chcesz, w samego diabła sobie wierz. Kto rządzi światem, zobaczysz sam, kiedy u śmierci staniesz bram. Gdy się dopełni koniec żywota, na jego rachunku wystawiona kwota zapewne zdziwi cię, lecz pokaże, czy Bóg nagrodzi cię, czy ukaże. Buduj na ziemi społeczeństwo miłości. Dla szerzenia dobra nie szczędź swej hojności. Proś Boga o miłosierdzie i zacznij poprawę, by odwrócił od ludzi tę śmiertelną plagę. Do prowadzenia na tej ziemi życia szczęśliwego wystarczy przestrzegać dekalogu boskiego. Pan ludzkości w darze przekazał go sam. Wierz słowom Mojżesza, nie mogłeś być tam. Zamiast niszczyć, buduj, bo to życia sens. Dla szerzenia dobra swemu skóry pręż. Słowa dekalogu niech ci w uszach brzmią, nie krytykuj, nie wyśmiewaj tę wypowiedź mą. Bo jeśli nawet stan obecny to człowieka dzieło, to Pan spowodował, że spod kontroli się wymknęło. I w rozwoju swoim może dojść do tego, że rozpętana zaraza zniszczy ojca, konstruktora swojego. Każde życie
na tym przemija świecie. Największego władcę kostucha zamiecie. Wszystko zostawiamy, nawet z trudem zdobyte, to chyba oczywiste, stajesz się niebytem. Przez całe życie swoje o tym pamiętaj, brachu, że z prochu powstałeś i wrócisz do piachu. Więc zostaw tu na tej ziemi po sobie coś, żeby ludzie wspominali, to był wspaniały gość. I zwracam się z apelem, drodzy rodacy. Załóżmy maski i rękawice. Idźmy do pracy, nie na ulicę. Nie dajmy się zwariować, nie dajmy sobą manipulować, bo gorsza będzie śmierć z głodu niż od wirusowego pochodu. Jeśli pogrążymy świat w kryzysie, przez czyjeś tam widzimisię, zginiemy wszyscy bez wyjątku w każdym tej ziemi zakątku. I na nadchodzące święta, pomimo wszystko, życzę zdrowia, optymizmu i wielkiej mądrości, odporności na manipulację i braterskiej miłości. Jeszcze Polska nie zginęła. Mam nadzieję, że nie zginie. Alleluja, Chrystus zmartwychwstanie. Dziękuję bardzo za uwagę.